Cześć, tu Eni, witam Was na moim kanale. Na początek dziękuję Wam za wszystkie odwiedziny, za wszystkie komentarze. Ja bardzo lubię je czytać i one naprawdę motywują do tego, żeby dla Was dalej nagrywać, więc miło mi, że ze mną wciąż jesteście. A z czym ja do Was dzisiaj? A z obiecaną kartką. Ostatnio pokazywałam Wam taką typowo dziewczęcą, urodzinową kartkę, którą zrobiłam na wyzwanie Passion Scrap, ale już wtedy mówiłam, że na to ostatnie już wyzwanie zrobiłam dwie karteczki i wtedy pokazałam Wam właściwie drugą, którą zrobiłam, bo już musiała wylecieć na urodziny do koleżanki córci. No jeżeli jej nie widzieliście, a chcecie, to serdecznie Was zapraszam. Jak nie zapomnę, to tu u góry będzie odnośnik do niej. A dzisiaj kartka, ta pierwsza, którą zrobiłam w sumie na to wyzwanie, w zupełnie innym klimacie, bo jak już widać, typowo świątecznym. I już Wam się mogę pochwalić, bo już jak to nagrywam, są znane wyniki, że kartka wygrała to już ostatnie wyzwanie z mapkami. Więc jest mi bardzo, bardzo miło. Tym bardziej właśnie, że to już jest takie ostatnie. I karteczka wygląda tak. Jest to kartka z shakerem. Taka zimowo-świąteczna. Więc zanim Wam jeszcze powiem, jak ją robiłam, to tylko kilka słów jeszcze chciałam tutaj dodać. Bo w ogóle fajnie to wyszło. Bo ogólnie tych wyzwań było tam 11. I ja z tych 11 wygrałam aż 3, więc dla mnie ten wynik jest bardzo zadowalający, bo no kiedy zaczynałam tam się zgłaszać, nie sądziłam, że w ogóle może cokolwiek wygrać, bo ja wcześniej nie pracowałam za bardzo z mapkami. Kilka razy tylko, bo wtedy się bawiłam z Karolą. Ona też organizowała takie zabawy z mapkami na YouTubie. Z Karolą Handmade by Karola, jak ktoś zna. I w sumie u niej też wygrałam jedno wyzwanie, co prawda, ale no jakoś tak nie miałam problemy na początku z tymi mapkami i właśnie te wszystkie tutaj wyzwania sprawiły, że bardzo te mapki polubiłam, bo nawet później w wakacje jeszcze bawiłam się z mapkami na cudnej paczce. I powiem Wam, że przez ten cały okres nauczyłam się z nimi pracować. Wcześniej dość tak, wiecie, podchodziłam do nich, no ciężko mi było. Jakoś tak wolałam sama budować kompozycję, a teraz mam wrażenie, że łatwiej pracuje mi się z mapkami niż bez nich. Bo tak często robiłam już te kartki według nich, że naprawdę teraz się muszę nagłowić czasami. A tak to wiecie, jest mapka, gotowy pomysł, więc tylko się siedziało, dobierało dodatki. No wiadomo, delikatnie gdzieś tam zmieniało coś, ale ogólnie praca szła szybko, a teraz trochę jak robię sama znowu, to się muszę pogłowić. Ale też tak fajnie wyszło, bo w sumie z tych wszystkich wyzwań to wygrałam pierwsze, które tam się odbyło. Później się śmieję, że żeby mi nie było smutno, żeby mnie nie zniechęciło, to jeszcze się udało wygrać gdzieś tam po środku. Wtedy robiłam tą kartkę taką ślubną. No i teraz wygrałam ostatnie z tymi mapkami, więc się śmieję, że był wstęp i rozwinięcie i zakończenie jak w książkach. Nie no, śmieję się, ale no tak fajnie akurat wyszło, że pierwsze tam gdzieś tam po środku właśnie, żeby się nie zniechęcić i trzecie. No, tak fajnie wyszło. I w ogóle teraz robiłam dwie te kartki. Jedna miała numer 9, ta właśnie, którą ostatnio pokazywałam, a ta numer 7, więc ja już ostatnio mówiłam, że siódemka to moja szczęśliwa liczba, zawsze przynosi mi szczęście. I tym razem znowu się udało. Także dziękuję w ogóle wszystkim, co tutaj są ze mną, za głosy, czy na tą kartkę, czy na wszystkie poprzednie, jeżeli głosowaliście. To naprawdę dziękuję każdemu z osobna. No i cóż, pokażę Wam ją jeszcze tak z bliska. Szczególnie te kwiatki, bo one się tak fajnie mienią.
I tu wszystko widzicie. Chodzi, takie elementy są w shakerze. Mam nadzieję, że wszystkie dobrze widzicie. I tu jest taki ten uroczy domek z tej kolekcji Magic Winter. On jest cudowny. Tyłu nie oklejałam, bo się nie przewraca, więc tym razem zostawiłam taki śnieżno-biały, bo to jest taka właśnie bardziej zimowa. No i co my tu mamy? No shaker, jak już widać. Napis, no bo tak do tej zimy mi pasowało te huchucha. Nasza zima zła, jak w piosence. I mamy tu kwiaty z Heartfelt Creation. I ten kwiatek jest mój, a te wszystkie tutaj malutkie to są kwiatki, które dostałam od Kasi z kanału Moonlabi, z tym, że ja je mocno no, zmieniłam, w sensie takim, że dodałam wszędzie tego błysku, żeby mi pasowało do całości, troszkę sztucznego śniegu, no i zmieniłam środki, bo tu były żółte kulki steropionowe i zupełnie mi nie pasowały do pracy, więc mam nadzieję, że Kasia nie ma nic przeciwko, że troszeczkę jej kwiatuszki tutaj no poprawiłam tak, żeby mi pasowały do całości, bo jej kwiatuszki prezentowały się właśnie tak. To są te czerwone. Jak widzicie, tu dodałam i śnieg, i tych błyskotek, i zamieniłam środki na takie srebrne. To są takie, które kupowałam ostatnio na AliExpress od Adliny. Już mi się tutaj idealnie przydały. A ten biały tu malutki to jest ten. No więc sobie zamieniłam kulkę z żółtej na też steropionową białą z takim brokatem. No one w Actionie były kiedyś. Więc myślę, że teraz bardziej pasują do pracy. Więc tutaj są te kwiatuszki. A śnieg, słuchajcie, trzeci rok. Deco Art. I ja myślałam, że w tym roku jak to otworzę, to już będzie całkiem zeschnięte i że nic z tego już się nie będzie dało wydobyć, bo już w tamtym roku było ciężko. Ale nie jest tak źle, bo on jest jeszcze taki mokrawy. Nie wiadomo, że tutaj u góry zeschło już, ale tam normalnie jest mokry. I do takich, wiadomo, już do takiego całkowicie pokrycia śniegu gdzieś grubą warstwą, no ciężko jest, bo się to kruszy. Ale do takiego przybrudzenia kwiatków jeszcze się nadaje, więc będę jeszcze używać chociażby do czegoś takiego. Więc Deco Art, bardzo mi się sprawdził ten sztuczny śnieg. A te takie skrzenie, to, że to się tak mieni, to zyskałam dzięki czemuś takiemu. To dostałam też od Kasi w wymiance. Ale sama też takie coś kupiłam. To są te takie diamond, coś tam. One... Ja sięgnę wam po nie, żeby wam pokazać, co możecie kupić, jak to się nazywa. O, ja mam akurat takie. Widzicie, to jest ten sam efekt. No ja sobie później to kupiłam, bo mi się to bardzo spodobało, a wiedziałam, że będę tego chciała mieć więcej. Jak mi się skończy w tamtym roku już. Więc tyle myślę o kwiatuszkach. Że tak jak ja mówię, te malutkie mi się bardzo często sprawdzają. No są śliczne do uzupełnienia, gdzie potrzebuję oprócz tych takich większych właśnie kwiatów mniejsze. No to tu są świetne, dlatego w tym roku też się skusiłam na kupienie sobie tego małego zestawu do tego, bo jednak te no nieraz były za duże i tutaj kwiatki od Kasi mnie ratowały, a no już jest ich coraz mniej. I teraz co dalej? W shakerze mamy i takie płatki, które wycięłam dziurkaczem. Mam taki dziurkacz do tego właśnie i to jest wycięte z resztek po wycinankach z tej kolekcji Magic Winter. Jak widzicie, one tutaj są, jak się wycina po prostu te elementy, no to tam potem naokoło czasami takie tło zostawało, więc wszystko, co się dało, powycinam takie płateczki. Więc tutaj bardzo mało poszło na
wyrzucenie już, bo gdzie się dało, to wycinałam jeszcze z tych resztek. I do tego kiedyś już mi zostało chyba z innego shakera i ja sobie to wsypałam wszystko razem, więc tu miałam już gotową mieszankę i takiego sztucznego śniegu i różnych takich cekinów, które mi idealnie pasowały do tych kolekcji, czyli zielony, niebieski, biały i też to były takie srebrne, widzicie, śnieżynki, troszkę przypominające jakiś metal i też takie małe papierowe z jakiegoś wykrojnika. Więc to wszystko sobie tu wsypałam. I do tego, tu są już takie jaśniutkie gwiazdki. One fajnie pasują do tych jasnych tutaj kwiatów. I to już są takie gwiazdeczki. Ja chyba je od kogoś dostałam. No. Napis jest akurat z Zoju Design. Bo tu mi pasowała ta czerwień. A ten shaker zrobiłam za pomocą tych dwóch wykrojników. I dla tych, co nie wiedzą, jak to zrobiłam, chociaż jeżeli się uda, to może nagram jakiś tutorial na podobną kartkę. Może właśnie w grudniu się uda. Zobaczę jeszcze, jak to tam z czasem wyjdzie i czy będę w ogóle potrzebowała takiej. Ja użyłam do tego, w ogóle do tej kartki, z tej kolekcji Magic Winter, dwóch tych samych arkuszy, bo z jednego wycięłam sobie właśnie ten domek, co jest tutaj, tym większym wykrojnikiem. I później wycięłam sobie z tła z Christmas Time, z tej nowej kolekcji, wycięłam sobie po prostu no to tło, żeby mieć. A te tło tutaj, no to jest takie. Ta druga strona idealnie mi też pasowała na tło, te takie drobne kwiatuszki. No więc, to jeżeli chodzi o papiery. I baza to jest tym razem z Action, ale to jest taka baza, taka widzicie, ona się ładnie mieni. Idealna jest właśnie na święta. O, widzicie? Dlatego też nie oklejałam, bo ona sama w sobie jest ładna. I kryształki też z Action. Akurat kolorystycznie się wpasowały, żeby tu nie było tak pusto, bo czegoś mi tutaj brakowało. I wykrojniki listków. No to jest już, wiecie, taki zwykły. Ten tu biały. I taki drugi, on chyba jest z Ali też. I on jest wycięty w takim fajnym papierze jeszcze. Też z tych bloków kilogramowych z Action. I przez to one mają taką ładną, widzicie, fakturkę. Jeszcze. Ciekawą. No i to tyle, jeżeli chodzi o tą kartkę. Więc mam nadzieję, że Wam się też podoba. Tak jak innym na grupie. I tak jak mówię, bardzo się cieszę, że wygrała. Już wygranej Wam nie będę pokazywała, bo te wszystkie papiery Wam już prezentowałam na kanale, więc tylko Wam powiem, że wybrałam sobie właśnie kolekcję Magic Winter. Bo chciałam jej mieć więcej, ponieważ ona, no tak jak już zauważyłam, super się łączy z tą nową kolekcją, bo w tej nowej nie ma takich jasnych niekiedy teł, a ja lubię takie połączenie, więc stwierdziłam, że jakbym chciała sobie zrobić album, bo zobaczę, jak to tam z czasem wyjdzie, to po prostu też mogę sobie fajnie to połączyć ze starszą kolekcją i mieć po prostu tych papierów więcej. No, więc tyle. O tym już Wam nie będę jej pokazywała, bo no mówię, papiery już były na moim kanale, więc po raz kolejny bez sensu, żebym je pokazywała. Paczuszka już do mnie leci, chociaż pewnie jak już ten filmik wrzucę, to pewnie już dawno u mnie będzie. Także to na tyle dzisiaj i zapraszam do kolejnych filmów. Pa, pa!